Siemanko, z tej strony Terenuxus, a ty właśnie oglądasz poradnik o dyplomacji. Od początku do końca wszystkie ciekawostki, tajemnice zostaną tutaj rozwiane, ciekawostki przedstawione i zaczynajmy. Każdy z nas dyplomacji na pewno używał, więcej lub mniej. Czym ta dyplomacja jest? Niektórzy być może zapytają, więc ja spieszę z pomocą i odpowiadam. Dyplomacja jest to umiejętność drugorzędna bohatera, na przykład Adela zaczyna z... Podstawową dyplomacją. Dyplomacja sprawia, że można odwiedzić bibliotekę, która dodaje statystyk, na poziomie nie 10, a 8, 6 lub 4, w zależności jak wysoki poziom dyplomacji wbijemy. Dodatkowo dyplomacja pozwala przyłączać jednostki oraz sprawia, że jednostki chętniej uciekają bez walki. Co? No, tak się dzieje. Więc kto jeszcze nie wiedział. O dyplomacji wszystkiego po tym filmiku, wszystko wiedzieć będzie. Oczywiście tak kolorowo nie może być. E, musimy rozpocząć e, od wykładu teoretycznego, więc 10 minut w... poświęcicie teraz na teorię. Jeżeli ktoś nie chce, możemy pożycie przejść śmiało do części praktycznej, lecz nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Zaczynajmy. Teoria. E, musimy wiedzieć o trzech rzeczach. Są takie argumenty. E, pierwszy argument. Argument siły bohatera, czyli jak silne mamy wojsko. Drugi argument, czy argument mm, dyplomacji i negocjacji, czyli jak dobrze rozmawiamy z tworami i oferujemy im dobre, do, do, dobre oferty życia wesołego żołnierza. Trzecia rzecz, czyli jaka jest agresja stwora, czyli jak chętny on jest do walki, do współpracy. I teraz te trzy rzeczy, jeżeli rozwikłamy, to dyplomacja przestaje być tematem tabu. Pierwsza sprawa, żeby sprawdzić Nasze wartości, potrzebujemy kilka wzorów. Ja rozpoczynam od początku, mam nadzieję, że to będzie jasno przedstawione. Sam początkowo miałem problem ze zrozumieniem, ale po tym filmiku, wydaje mi się, żebym śmiało zrozumiał, polecam nieraz obejrzeć dwukrotnie, zwłaszcza część teoretyczną. Między innymi, siła bohatera będzie nam tutaj e, troszeczkę pomagała czyli to będzie taki współczynnik, który zwiększa to, co e, zwiększa nam siłę wojska w oczach przeciwnych stworów. Czyli jak mamy statystyki po 0, czy mamy współczynnik 1, nic się nie dzieje. Jak mamy na przykład statystyki po 8, to mamy już współczynnik równy 2. Czyli staty 8-8, ta obrona 8-8, powoduje, że nam dwukrotnie zwiększa się siła wojska w oczach z przeciwnych stworów. No i tak dalej, czym wyższe staty, tym fajniejsze yy, współczynniki, tym silniejsze wojsko yy, przez AI odbierane jest. Oznacza to tyle, że niekiedy warto założyć artefakty na statystyki, takie czyste atak obrona, na przykład zdejmujemy klatę na spell power, zakładamy klatę na atak obrona, żeby zwiększyć statystyki, żeby zwiększyć szansę na przyłączenie stwora. Druga sprawa to jest obliczenie totalnej siły armii. Totalną siłę armii obliczamy w ten sposób, że współczynnik poprzedni nam zwiększa to, ile nam wyjdzie wartości. Czyli jak mamy 10 aniołów, to robimy 10 razy 5000 tysięcy. Plus ileś tam, plus ileś, plus ileś. Oczywiście nikt tego liczyć nie będzie, to są wartości mniej więcej szacunkowe, w sensie wartości są dokładne, ale chodzi o szacunek, żeby mniej więcej czuć, ile jakaś jednostka waży, jak dużo jest warta. Przykładowo musimy mieć aż 12, aż 13 gigantów, żeby było to tyle samo warte, co 10 aniołów. I mniej więcej możemy taką szybką kalkulację zrobić, jak silne mamy wojsko, czy jeszcze dużo musimy się wzmacniać, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wartości value dla stworków, takich najbardziej popularnych. Pamiętajcie, że to ta, ta wartość value dla stwora nie ma nic wspólnego z value na przykład e, bloku 45K, czyli strażnika. To nie jest 9 aniołów na strażniku, to się liczy całkiem inaczej. Być może o tym powstanie również materiał poradnikowy, na razie takiego poradnika nie ma. Zapamiętajcie, że to są różne wartości. To co ważne, liczymy totalną siłę armii, czyli przemnażamy wszystko przez wszystko. I otrzymujemy jakąś wartość. Dalej. Jak już policzymy, ile wynosi wartość naszej armii, to potrzebujemy ją porównać. I tu jest stosunek, czyli współczynnik K. Porównujemy naszą totalną siłę bohatera do siły potwora. Możemy założyć, że walczymy z dziesięcioma aniołami, czyli ich wartość, zobaczcie, od razu można szybko sprawdzić to jest 10 razy 5019 to jest wartość stworka. Nasza wartość jest pewnie większa, ale totalną siłę bohatera oczywiście można byłoby sobie policzyć. My sobie tutaj założymy, że wyszło nam, że nasza totalna siła bohatera podzielić przez siłę bohatera to jest równe 3. I teraz, jeżeli wyszło nam równo 3, to zobaczycie sobie na osi, że można odczytać 3 na poziomej osi oznacza 4 na pionowej. Na pionowej osi jest argument siły. I tutaj wykres schodkowy czerwony wykres schodkowy reprezentuje to jak się przekłada współczynnik K do argumentu siły. I odczytujemy sobie wartości, co pół K zwiększa się argument siły o 1. Z tym że argument siły może przyjmować wartości ujemne, jeżeli nasze wojsko jest naprawdę słabe. Tak czy inaczej załóżmy, że w naszej sytuacji argument siły będzie równy 4, dlatego bo współczynnik K był równy 3. Więc to jest taki wykres, można sobie z tego wykresu szybko odczytać wartości. Ale to nie wszystko, żeby mieć pełne informacje na, na temat tego, czy stwory z nami będą walczyć, czy będą uciekać, czy będą chcieli się przyłączyć, czy może nawet zaatakują, jeżeli odmówimy przyłączenia, musimy poznać argument sympatii. Argument sympatii to jest nic innego jak to, na ile przyjaznym środowiskiem dla stwora, z którym chcemy walczyć jest nasza armia. Jeżeli w naszej armii nie ma żadnych jednostek z tego rodzaju, z którego jest potwór, co mam na myśli rodzaju, każda wersja ulepszona i nieulepszona jest ok. Czyli jak walczymy z elfami, to ulepszony elf i zwykły elf działa. Z żywiołakami tam chyba które są pomieszane, ale to nikogo nie interesuje dyplomowanie żywiołaka. Tak czy inaczej, mamy zerową sympatię, jeżeli nie mamy żadnego stworka u siebie w armii. Z tego rodzaju, z którym stworkiem rozważamy dyplomację lub walkę. Mamy jeden sympatii, jeżeli mamy przynajmniej jedną jednostkę. Czyli jak walczymy ze stówką elfa, mamy jednego elfa u siebie w armii, to mamy sympatię równą 1. Trzecia opcja to jest, kiedy mamy sympatię równą 2. Dzieje się to wtedy, kiedy ponad 50%, czyli ponad połowa naszej armii, Stanowi, yy, stanowią jednostki dokładnie te, które rozpatrujemy. Ale nie, nieważne, czy wersja ulepszona, czy nie ulepszona. Złoty smok i zielony smok, bez znaczenia chodzi o łączną liczebność, która ma przekroczyć 50%. Wtedy dostajemy dwa punkty sympatii. I ta sympatia często jest powodem, dla którego w moim odczuciu nawet prosi, nie wykorzystują dyplomacji do granic możliwości. Zobaczmy zatem dlaczego. Mamy yy, kolejny. Kolejny obrazek to przedstawia nam agresję potwora, czyli to, jak chętny potwór jest do tego, żeby z nami gadać, walczyć, cokolwiek. Na chocie zostało to ustawione w ten sposób, że agresja potwora losuje się z przedziału od 4 do 10. Jest to wartość stała na całą mapę. Możemy walczyć ze stworem, obijać go, wywalać się na nim, nieważne. Agresja potwora zostanie ta sama, pomimo że liczebność możemy zbić do mniejszych ilości. Agresja się losuje od 4 do 10, jest to 7 możliwości. Raz wylosowane zostaje do końca z nami na mapie. Co to oznacza? To oznacza, że mamy kilka możliwych wariantów, i w tym momencie już prawdopodobnie większość z Was ma: O Boże, nic nie rozumiem. Jeżeli po tym grafie nadal nic nie rozumiesz, to jeszcze raz przejdź teorię lub cały odcinek i zrozumiesz. Ja miałem kiedyś grubą rozkminę i jeżeli bym dostał takie piękne tabelki, to myślę, żebym to ogarnął bardzo szybko. Mam nadzieję, że to jest o zrozumiałej. W tym momencie e, zapamiętaj, że pod koniec filmiku napisać, czy było zrozumiałe, bo bardzo mi na tym zależy. Tak czy inaczej. Sprawdzać będziemy dwa argumenty. Argument, wiadomo, siły, ofens, charyzma, co się nazywa. Argument charyzmy i argument negocjacji, argument dyplomacji. Mamy ikonkę dyplomacji. Najpierw musimy sprawdzić argument charyzmy. Czyli inaczej mówiąc, jacy silni jesteśmy. Załóżmy, że nasz stworek ma agresję równą 7. Wylosowała mu się agresja równą 7. Tutaj przed chwilą było pokazane, że może się losować jakaś tam różna wartość. Załóżmy, że agresję stworek ma równą 7. Nasza charyzma, jak widać, może przyjmować wartości nawet od minusa, jak mamy bardzo słabe wojsko i nic więcej, ale no 16 nawet. Czyli charyzma ma różne wartości, zawsze jest to jakaś liczba całkowita. Argument siły, jeżeli pamiętacie, przed chwilą sobie tutaj próbowaliśmy wyznaczyć i wychodził nam równy 4 w naszych jakichś tam sytuacjach, czyli argument siły. Równy 4. Poziom dyplomacji, załóżmy, że oczywiście ekspert, czyli poziom dyplomacji jest albo 0, albo 1, albo 2, albo 3, więc poziom dyplomacji w tym przypadku 3. Argument siły to 4. Dyplomacja 3, czyli 7. Sympatia, załóżmy, że 0, czyli 7. Charyzma równa 7. Agresja potwara również byłaby równa 7. I w tym przypadku mamy środkową, tab środ środkową kolumnę tabelki. Gdzie mamy równą charyzmę do agresji potwora. Jak widać, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Jeżeli wyrównamy charyzmę lub przebijemy charyzmą agresję, to stwory generalnie będą z nami rozmawiać i będą sprawdzały nasze argumenty negocjacji. Jeżeli nie mamy dość charyzmy, czyli dość siły, to w ogóle nie będą z nami gadać i sprawdzać, czy mamy jakieś argumenty negocjacji. Zatem skoro mamy równo 7 charyzmy. I równo 7 agresji ma stworek. Zobaczmy, co się dzieje. Sprawdzony jest argument negocjacji. Zatem obliczmy sobie nasz argument negocjacji. Ekspert dyplo, czyli trzeci poziom dyplo, czyli 2 razy 3 to 6. Sympatię zakładaliśmy, że mamy 0, czyli mamy 6 plus 0 plus 1, czyli 7. Jak widać, argument negocjacji sięga od 1 do 9. W naszej sytuacji e, teoretycznej jest to wartość równa 7. Czyli mamy równo... E, Agre argument negocjacji jest równy argumentowi agresji przeciwnika, więc zgodnie z tabelką, jak wyrównujemy, to stworek proponuje, że się do nas dołączy. Jeżeli się zgodzimy, to mamy stworka, jeżeli się nie zgodzimy, to potwór będzie walczył. Będzie walczył dlatego, ponieważ mamy charyzmę równą agresji. Charyzma równej agre równa agresji oznacza, że stwór zaproponuje, jeżeli spełnimy warunki. Jeżeli nas się dołączymy, jeżeli ich dołączymy, to nie walczą. Jeżeli ich im odmówimy lub nie mamy wystarczających argumentów negocjacji, to się z nami biją. Jeżeli charyzma przekracza agresję, to stwór albo przyłącza się, albo ucieka, co widać w pierwszej kolumnie tabelki. Więc wydaje mi się, że to już jest wszystko wyjaśnione, ale ciężko jest tak o, o, bez praktyki zobaczyć w grze, o co chodzi. Więc ja tu ten element praktyczny również przygotowałem. Mam sejwa, dyplo, dyplo. Mamy tutaj przykładowego MT Firewatchka. Eee, przykładową Adele, która właśnie zaczyna z tą umiejętnością dyplomacji. 20-20 statystyki około. Niezłe wojsko, choć nie najlepsze. I fajny składany artefakt. Ten składany artefakt jest połączeniem trzech artefaktów. Bardzo słabych, których nikt nie zauważa, ale jeżeli uda nam się Złożyć set, on sprawia, że w oczach stworów jesteśmy trzy razy silniejsi. W którym miejscu? Dokładnie. Powiedzmy, że w tym miejscu totalna siła armii równa się trzy razy siła bohatera razy siła armii, czyli potraja nam wojsko, tak jakby w oczach AI-ów, oczywiście, i, i stworów końcowo, które chcemy pokonać albo chcemy, żeby uciekły, albo chcemy dołączyć. Końcowo z takim zestawem. I z dorzuceniem archanioła, z pewnością każdy stworek ucieka. Jak sprawdzić, co się dzieje? Rzucamy zaklęcie wizja. W zaklęcie wizja najchętniej, najszybciej, najłatwiej jest zdobyć po prostu jakąś księgę, i w każdej księdze, tak jak magiczna strzałka, taki zaklęcie wizja jest dostępne. Rzucamy wizję i zaczynamy oglądać. To ci uciekają, uciekają, uciekają. Co znaczy uciekanie? To znaczy, że argument siły mamy spełniony, ale argument negocjacji nie mamy spełniony. Skoro tak, to powinny być takie stwory, które. ok, argument siły spełniliśmy i argument negocjacji też spełniliśmy. Zobaczmy, że w naszej sytuacji mamy 6, 2 razy 3, czyli 6, plus 1, czyli 7 argumentów negocjacji. I stworki, którym wylosowało się 4, 5, 6, 7, powinny proponować dołączenie. Na przykład ten ogr. Naga nie chce, ale krówka chce. Mantykora chce. Generalnie w tej sytuacji, czyli bardzo częstej sytuacji eksperty dyplo, yy, przyłączamy czterech na siedmiu stworów, ale możemy przyłączyć więcej. Jak tego dokonać? Przygotowałem tak, taki fajny yy, przykład z pewną jednostką do dołączenia i tą jednostką będzie rdzawy smok. Wylosowała mu się bardzo fajna agresja, na której przedstawię całe clue działania dyplomacji. Stwory chcą uciec przed nami. No dobra, jesteśmy bardzo mocni, chcą uciec. Sprawdźmy czy bez archaniołów by uciekały, chcą walczyć. Jeżeli założymy teraz wzmocnienie naszej armii, chcą walczyć. Więc nasze wojsko jest po prostu bardzo słabe, siedem archaniołów dodatkowych uciekają. Więc argument siły, jesteśmy prędzej czy później w stanie spełnić, pomimo spełnienia argumentu siły, stwory chcą Uciekać. Nie chcą się z nami przy... do nas przyłączać, nie chcą z nami rozmawiać. Co teraz zrobić, jeżeli chcemy ich dołączyć? Jeżeli chcemy ich dołączyć, sprawdźmy, czy jakiś inny rdzawy smok się nie dołączy. Co to nam da? Zaraz zobaczycie. Oczywiście sympatię. Ten się dołącza. Sześć rdzawych. Zauważcie, że bez żadnych setów e, chętnie się przyłączają. Oczywiście ich weźmiemy. Mamy trzy rdzawe smoki w tym momencie. Wróćmy do tamtych smoków. Sprawdźmy, co się dzieje. Znowu uciekają. Jesteśmy dość silni, ale nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w negocjowaniu z tymi upartymi pięcioma rdzawymi smokami. Teraz od razu przeskoczę wam pokazać, co tu się dzieje. Zobaczcie, że w tym momencie zwiększyliśmy naszą sympatię z 0 do 1. Czyli jeżeli agresja stwora byłaby równa 8, to by się dołączył bo mielibyśmy argument negocjacji 8 i on agresję miałby 8 to by się dołączył, w sensie zaproponowałby, żeby się dołączyć on się nie dołącza, czyli ma agresję albo 9, albo 10 no to sprawdźmy, zróbmy co się da sprawmy, aby rdzawe smoki były w przewadze liczebnej nad każdą inną jednostką w naszej armii więc wywalamy wszystko, mamy 3 rdzawe smoki Możemy dorzucić jeszcze jakieś dwie jednostki. Dorzucę te, które są najsilniejsze. Rdzawe smoki stanowią ponad 50%. Chcą walczyć. Jesteśmy za słabi. Możemy założyć płaszczyk, żeby zwiększyć siłę wojska. Dołączają się. To jest agresja równa 9. Zobaczcie, że jeżeli dorzucimy archa, czyli końcowo. Jakby. Ja, jaki problem? Dwa archanioły, trzy smoki. Przełączenie. Dodatkowy archanioł Brak przyłączenia No właśnie Więc tak to wygląda Oczywiście to, to, to nie jest kłamstwo To działa, to się przyłączy <laughs> Mamy dodatkowe rdzawe smoki Jeszcze jeden przykład y, mam Fajny, tutaj przygotowany dla was Wjadę sobie tutaj do rampartu W ten sposób zdobędę Co? Złotego smoka a no, załóżmy, że tych gości nie potrzebujemy. Złoty smok. Pozbieram kilka dodatkowych smoków. W tym momencie wy możecie chwilę sobie poświęcić na to, żeby spróbować uporządkować to, o czym posłuchaliście i czego się dowiedzieliście. Dobra, mam nadzieję, że wszystko zaczyna być zrozumiałe, jeżeli chodzi o dyplomację. Mamy sobie jakieś losowe wojsko. Załóżmy, że rdzawy smok i złoty smoki, i archanioł, oczywiście jednostki mogą być różne. Na mapy jest, są, są trzy zielone smoki. Sprawdźmy, czy się dołączą po prostu, jeżeli mamy duże wojsko, ale nie mamy żadnej sympatii. Nope, uciekają. Nope, uciekają. I tu był trzeci. Nope, uciekają. Ok, sprawdźmy, co się stanie, jeżeli dorzucimy im troszeczkę sympatii. Zobaczcie, że 5 smoków to też jest plus 1 sympatii, bo nie mamy przewagi liczebnej. Nope. Chcą się przyłączyć? Nope. Czyli potrzebujemy przewagi liczebnej. Przewaga liczebna może nam wystarczyć do tego, żeby przyłączyć te zielone smoki. Przyłączamy 12, czyli innych jednostek możemy mieć łącznie 11. 5 plus 6 to byłoby 11. Zróbmy to. 11, 12, czyli przewaga liczebna jest. Nope i nope. Co to oznacza? To oznacza, że agresja, zarówno tego, jak i tego zielonego smoka, wynosi w tej grze 10. I nie da się ich przyłączyć. Nie da się tego po prostu fizycznie osiągnąć. Cokolwiek byśmy nie zrobili, więcej nie da się uczynić. Więc te stwory się przyłączą po prostu do nas nigdy. Jedna ważna rzecz, którą jeszcze tutaj chciałem nadmienić, yy, aspekt ekonomiczny tej dyplomacji, ponieważ w chocie przyłącza się do nas tylko 50% stworków, nawet jeżeli uda nam się wynegocjować yy, już yy, przyłączenie to przyłączy się 50%, a płacimy za 100%. W innych sytuacjach, znaczy, nawet jeżeli jest liczba parzysta, to się przyłączy faktycznie 50%. Jeżeli jest nieparzysta, to się przyłączy z niekorzyścią dla nas, czyli troszeczkę mniej niż 50%. No i dobra, co to za różnica, czy mamy 20,5 ogra, czy 20 ogrów, czyli 20 czy 21, jaka różnica? No niewielka, chyba że... Zaczynamy rozmawiać o poziomowych jednostkach, jak na przykład 9 archaniołów, jak na przykład 3 rdzawe smoki. Zauważcie, co tutaj się wydarzy. Mamy 3 rdzawe smoki. Musimy zapłacić za każdego 15 tysięcy, czyli płacimy 45 tysięcy. Zobaczcie, aktualnie mamy 5 rdzawych smoków. Kupujemy to. 6. Ten jeden rdzawy smok kosztował nas 45 tysięcy złota, czyli można plus minus powiedzieć, że kosztował nas maxi topę. To jest bardzo dużo. Zauważcie, że jeżeli by tu były dwa rdzewe smoki, to byśmy dostali dwa za 60 tysięcy, czyli jeden byłby za 30 tysięcy, co jest znacznie lepszą sytuacją. Więc, jeżeli są bardzo wysoko poziomowe jednostki, to lepiej przyłączać parzyste ilości, bo nie, nie mamy tej niekorzystnej kalkulacji. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy do przyłączenia albo giganty, albo Tytany, to ekonomicz z punktu widzenia ekonomii lepiej przyłączyć giganta i go sobie ulepszyć w Tytana samodzielnie, bo jeżeli sobie przeliczycie, ile was wyjdzie ulepszenie, a ile was wyjdzie z dyplomowania od razu ulepszonych, to okazuje się, że zyskujecie tyle, że nie płaciliście za te ulepsze ulepszenia Tytanów, których i tak i tak nie macie. Więc końcowo w tej sytuacji lepiej na przykład sobie przyłączyć aniołka i go ulepszyć, niż archanioła i mieć gotowego archanioła. Tutaj płacimy 45 tysięcy, dostaniemy tylko czterech, czyli patrzymy na najbliższą liczbę parzystą w dół, czyli 8, no i z 8 są 4. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dyplomację. Dyplomacja jest bardzo mocna, bardzo przyjemna. E, oprócz tego, że może nam przyłączać stwory, pamiętajcie, że ona pomaga w tym, że stwory przed nami uciekają, nie walczą w ogóle z nami, bo za, w, ch, argument charyzmy odpowiada za to, czy stwór atakuje i się bije, czy ucieka, a poziom dyplomacji wchodzi w sumę do charyzmy. Sympatia również wchodzi w, w sumę do charyzmy. Więc jeżeli załóżmy, mamy break Archanioły i pójdziemy tam dziesięcioma aniołami i dziewięcioma gigantami, to sympatia będzie równa 2. Załóżmy, że mamy ekspert dyplo, czyli dostajemy 2 z sympatii, 3 z poziomu dyplomacji, to z 5. Argument siły myślę, że możemy wyciągnąć na poziomie 2, 3. Czyli mamy około 8. To zobaczcie, że jeżeli Archaniołowi na breaku się wylosowały wartości e, agresji 4, 5, 6, 7, 8, to uciekają z tym, że ósemka zaproponuje się dołączyć, jeżeli odmówimy to się bije. Tak czy inaczej fajne opcje się pojawiają. Nieraz są coś nieprzyjemni, ciężcy strażnicy, którzy prawie uciekają, ale nie uciekają. Może warto dorzucić wtedy jednego Master geniusza, żeby Master geniusze uciekły. Tak czy inaczej yy, dyplomacji można jeszcze trochę mocniej użyć, trochę bardziej ją wykorzystać. W najwyższym poziomie nie zawsze widziałem maksymalne używanie dyplomacji. Mam nadzieję, że ten filmik rozjaśnił wszystko. Wracając do pytania zadanego w połowie materiału. Yy, Zgaduję, domyślam się, wierzę w Was, że wszystko jest zrozumiałe. Jak nie, to spróbujcie jeszcze raz prześledzić od początku do końca. Ten filmik nie jest długi, jak na moje poradniki. Dacie radę i niech dyplomacja będzie z Wami, niech się Archy przyłączają. Jak się nie przyłączają, to musicie do Anioła dorzucić. Jak się jeszcze nie przyłączają, to Anioły muszą stanowić większość wojska, i wtedy się przyłączą. No chyba, że mają agresję 10, wtedy nie, nigdy się nie przyłączą. Ee, życzę Wam powodzenia, e, dziękuję za wysłuchanie, przypominam oczywiście, że komu się podobało, może zostawić miły komentarz, może zostawić niemiły komentarz, może powiedzieć co mu się podoba lub nie, może zostawić kciuka, może zostawić donata, czy teraz, czy na streamie, zostawić zostać kebab, bo żercą Trenuksusa wiele opcji, tyle do wyboru, że nie wiadomo co wybrać. Do zobaczenia, życzę miłego dnia i trzymajcie się ciepło.